Narem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj Filip Dąb-Mirowski. Można go posłuchać, poczytać na globalnagra.pl, również na social mediach. Filipie, dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry Mateuszu. Bardzo krótkie pytanie. Przejdziemy od razu do, do clou. Co z Ukrainą po Ramstein? Od razu powiem, że moim zdaniem nie jest źle. Uważam, że no, może nie samo spotkanie w Ramstein 20 stycznia było ważne, ale to, co działo się przed nim. Cały styczeń był, można tak powiedzieć, naznaczony sojuszniczymi przygotowaniami do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy, i w miarę postępu czasu, faktycznie obserwowaliśmy kolejne pakiety pomocowe z kolejnych europejskich stolic. I to jest zjawisko bardzo pozytywne, tym bardziej, że złamane zostało kolejne tabu. Ponieważ po pierwsze Stany Zjednoczone zdecydowały się przekazać Ukrainie no, takie nowoczesne wozy bojowe pod postacią M2 Bradley. To są pojazdy, które nie tylko cechują się w miarę dobrymi parametrami ochrony przewożonej załogi, ale także no, potrafią się odgryźć mają jakąś tą broń pokładową. A także no, prawdopodobnie będą miały system pozwalający na tak zwaną walkę sieciocentryczną, czyli cały ten taki BMS, dzięki któremu dowódca jest w stanie sterować pojazdami w grupie i jakby być bardziej przez to efektywnym. No a drugie złamane tabu to oczywiście sprawa czołgów. Ostatecznie po wielu bojach. Hmm, Pierwszymi czołgami zachodnimi zadeklarowanymi na 100%. Są Challengery 2, to 14 sztuk zadeklarowanych przez Londyn, razem z, no, z Armatochałbicami AS-90 oraz także setką lub dwiema setkami, bo tego dokładnie nie podano, wozów bojowych Bulldog, a może i Warrior też. I no, to jest otwarcie pewnej nowej furtki. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że za każdym razem w historii tej wojny obserwowaliśmy takie punkty, takie przeszkody, które trzeba było łamać. Na początku w ogóle nie było mowy o dostawie cięższego sprzętu dla Ukrainy. Później ta, te dostawy się zaczęły, później mieliśmy artylerię, hajmarsy. Na koniec, jeszcze w grudniu wielką awanturę o patrioty. No i okazuje się, że za każdym razem, mimo oporu, ten opór jest łamany i następuje przełamanie. Niewielką liczbą tych dostaw, a później te dostawy rosną. No i także stało się, myślę, w styczniu w przypadku wozów bojowych i czołgów. Oczywiście mamy tu jeszcze łyżkę dziegciu w tej beczce miodu. Są to oczywiście leopardy i opór Berlina. No ale ja akurat jestem dobrej myśli. Myślę, że prędzej czy później kanclerz Olaf Scholz będzie musiał tutaj no, złożyć broń w tej sprawie. Zastanawiam się w imię czego jest ten opór. To znaczy, jeżeli pewna jedna strona tych czołgów uzbrojenia pewnego dać nie chce, to czym właściwie Druga strona, tudzież Amerykanie przekonują Niemców. Przecież doskonale wiadomo o tym, jaka jest sytuacja strategiczna Ukrainy, że Ukraińcy dobrze zaopatrzeni potrafią wygrywać, potrafią jakby przycisnąć stronę rosyjską. Czy to wynika z niewiary w ukraińskiego żołnierza w jego umiejętności, czy względy polityczne? Może tutaj miesza się wątek przemysłów zbrojeniowych, o czym pisała pewna szwajcarska gazeta. Jaki jest ten klucz? No, ja myślę, że to jest wielopoziomowy problem. Taki najbardziej y, widoczny, coś co Niemcy sami o sobie mówią, to jest to, że po prostu są pacyfistami i nie chcą brać udziału w tej militarnej stronie konfliktu. No, czyli z chęcią wyślą y, hełmy, kamizelki, y, pomogą ukraińskiemu budżetowi bilansować się, ale już czołgi, już jakieś armatochałbice, no to bardzo niechętnie. Mhm. I y, ten sentyment jest bardzo silny, y, taki pacyfistyczny wśród wyborców SPD, no a SPD jest macierzystą part partią kanclerza Scholza I to jest ten jeden wymiar. Drugi jest taki, że no, obserwowaliśmy przez lata to duże uwikłanie gospodarcze pomiędzy Republiką Federalną a Federacją Rosyjską. No niestety, no, nie, nie ma co tu kryć, że, że gospodarka niemiecka uzależniła się od rosyjskich surowców, a sam przemysł na wielu poziomach powiązał się z przemysłem i rynkiem zbytu rosyjskim. Także to jest ta kolejna kwestia. No, Tutaj możemy podejrzewać, że Berlin po prostu liczy na powrót do interesów, może nie, nie w tym pełnym wymiarze, ale no do jakichkolwiek już po wojnie i nie chce sobie zamykać tej drogi przez przypisywanie się do tego obozu Jastrzębi wśród zachodnich sojuszników. No a trzeci parametr jest taki, który chyba jest najbardziej naj, najtrudniejszy do określenia no bo to jest po prostu osobista postawa kanclerza Scholza która no, przywodzi nam na myśl wcześniejszą postawę choćby kanclerza Gerharda Schrödera i to nie są zbyt dobre konotacje no, wiemy że nowy minister obrony Boris Pistorius jest niejako rodzinnie powiązany z kanclerzem Schröderem. No, może to nie jest takie bezpośrednie powiązanie, ale jego obecna partnerka jest, no, było partnerką Gerharda Schrödera. Ta, ta siatka tych powiązań, tu możemy się śmiać, ale no naprawdę, wszyscy politycy SPD są od lat mocno powiązani tak z rosyjską oligarchią, jak i rosyjskimi politykami. I te kontakty są w zasadzie utrzymywane od lat 60. Nie ma się więc co dziwić, że no oni mają trochę inne postrzeganie i obawiam się, że, że ta percepcja też no jest dominująca. W przypadku Szolca no nie chciałbym rzucać bezpośrednich oskarżeń, no ale przyznam, że sam się zastanawiam, jakie ewentualnie ukryte motywy mogłyby powodować Szolcem i co też rosyjscy przyjaciele w, w trakcie wieloletnich kontaktów. Mogliby na niego zgromadzić. No, oczywiście nie mamy na to dowodów, natomiast no, nie możemy też takiej opcji wykluczyć. Mówiąc hmm. szczerze, i myślę, że to zresztą jest w ogólnym dyskursie także w Niemczech, w niemieckich mediach, bo trzeba przyznać, że Scholz z Scholzem, ale też duża część opinii, a także sami Zieloni, którzy są w koalicji i FDP. Czyli tutaj pani Barbok, pan Habek, oni są akurat za wspieraniem Ukrainy, za wysyłaniem sprzętu i no, sami próbują łamać ten opór kanclerza w taki no, wewnętrzny sposób, poprzez różne tam zagrania polityczne. Także to nie jest też tak, że tutaj wszyscy Niemcy są źli. Nie, to jest konkretnie problem SPD i, i kanclerza Szolca. W takim razie, na co teraz czekamy? Na szkolenie ukraińskich żołnierzy, na zakończenie tego procesu, oddaję tobie głos. Ja myślę, że w tej chwili już to szkolenie się toczy. W ogóle, je, jeśli rozmawiamy o tych dostawach, o takich głośnych, yy, głośnych konferencjach, na których wychodzi minister i mówi: Damy tyle tego, tamtego i tak dalej. Musimy pamiętać, że za każdym razem jest to już dawno ustalone między stronami, z Ukraińcami. Wszystko jest przygotowane y, przez wojskowych. Te maszyny już w zasadzie czekają na wysyłkę albo faktycznie są wysyłane. I tak samo w tym przypadku jestem w stanie się założyć, że. Yy, 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 Załogi ukraińskie już szkolą się od jakiegoś czasu na leopardach. Tym bardziej, że do tego nie była potrzebna niczyja zgoda. Zawsze możemy udostępnić jakby nasz sprzęt, pokazać, prawda, tutaj zaprzyjaźnionym państwom, jak to wygląda, jak się tym jeździ, co się robi. Także tutaj nie ma, nie ma żadnych problemów przeszkód prawnych. Podobnie było przecież z Bradleyami, bo Dopiero co Amerykanie oświadczyli, że przekażą te pojazdy na Ukrainę, a już pojawiły się filmiki, gdzie ukraińscy żołnierze siedzą i szkolą się w, na jednym z poligonów w Niemczech na Bradleyach i, i w towarzystwie amerykańskich żołnierzy. Także no, wystarczy sobie zadać to pytanie, czy możliwe jest, że jednego dnia wychodzi na konferencję minister, a drugiego już żołnierze siedzą w bazie i się szkolą. Czy, czy to jest możliwe, żeby 24 godziny samolot przewiózł do bazy, żeby wszystko było gotowe na szkolenie? No nie, tak nie jest. No, moim zdaniem to wszystko już się toczy i tak samo ten zadeklarowany w styczniu sprzęt, no, on dotrze w ciągu kilku tygodni, a nie gdzieś tam w lecie czy pod koniec roku. To jest dużo szybszy proces. Także to, co teraz, to, czego potrzebujemy od Berlina, to po prostu zgody, formalnej zgody. Powiedzenia tak, proszę bardzo, wysyłajcie, nie mamy nic przeciwko. I miejmy nadzieję, że do takiej zgody w ciągu kilku najbliższych dni dojdzie. Polska strona jest bardzo aktywna w związku z dostawami, w związku z tym apelem do, do naszych sąsiadów. To prawda. I jesteśmy tutaj dzielnie wspierani przez państwa skandynawskie, które wyraźnie przyjmują tą taką no, rosyjsko-sceptyczną optykę można powiedzieć. Oni się bardzo mocno angażują. Zresztą tutaj no świetna propozycja przyszła ze Sztokholmu z tym przekazaniem topowych armato Haubitz Archer oraz BWP CV90. To są znakomite naprawdę pojazdy. I choć jest ich tylko 50, no Szwecja nie jest dużym państwem, no to jest to znaczący wkład tego kraju. I podobnie zresztą postępują pozostali Skandynawowie. To jest także Norwegia, Także Dania, która przekazała wszystkie swoje armatochaubice, Cezar, które miała na stanie 19 sztuk. No, może nie, nie stricte skandynawowie, ale tu państwa bałtyckie też się bardzo, bardzo przyczyniają do, do jakby wspólnego wysiłku. No, podajmy choćby przykład, że Bodaj Estonia przekazała absolutnie wszystkie swoje holowane chałbice, które mają na rzecz Ukrainy. Także no, nic im nie zostało, no, czegoś to dowodzi, tak? Pewnej takiej woli zakończenia tej wojny w tym roku tak naprawdę. No bo przecież o co, o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby jej dalej nie przedłużać, żeby powstała wola do stworzenia potencjału i żeby dostarczyć ten potencjał, który pozwoli Ukraińcom na przełamanie rosyjskich linii i, i podyktowanie warunków zawarcia rozejmu. Filip Dommirowski dzisiaj w komentarzu. Bardzo dziękuję serdecznie za spotkanie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem.